Czy wiesz, co to jest KRZ? To akronim, czyli skrótowiec od Krajowy Rejestr Zadłużonych. To system teleinformatyczny stworzony do obsługi postępowania sądowego, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeżeli korzystanie z tego systemu sprawia Ci trudności, to ta seria wideo jest dla Ciebie. Ja nazywam się Szymon Stasiński i jestem prawnikiem od niewypłacalności. Korzystanie z KRZ-u to moja codzienność. To właśnie w tym systemie prowadzę m.in. sprawy upadłościowe, w których jestem syndykiem. Pokażę Ci, w jaki sposób sprawnie i skutecznie korzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zapraszam. Od 1 grudnia 2021 roku sprawy upadłościowe z opasłych szaf sekretariatów sądowych i biur syndyków zostały przeniesione do systemu teleinformatycznego do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Skoro nie ma papierowych akt postępowania upadłościowego, to także pism w wersji papierowej nie powinno być. Z tego powodu wymiana korespondencji między organami postępowania upadłościowego, czyli sądem i syndykiem, a uczestnikami takiego postępowania, czyli upadłym i wierzycielami, odbywa się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wyjątki od tej zasady są nieliczne. Możesz oczywiście pomyśleć, że nie chcesz żadnego systemu, że papier to papier. Spokojnie. Na SMS-y na pewno też nie odpowiadasz kartką pocztową, a na maila nie wysyłasz papierowego listu. Nie taki ten KRZ straszny. Pamiętaj, że bez konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych m.in. nie otrzymasz poza pierwszym doręczeniem dalszej korespondencji od sądu lub syndyka. Będąc upadłym, nie złożysz wniosku o ograniczenie potrącenia z wynagrodzenia. Będąc wierzycielem, z nielicznymi wyjątkami, nie zgłosisz wierzytelności. Nie złożysz stanowiska do projektu planu spłaty wierzycieli. Nie wniesiesz skargi na syndyka i nie zakwestionujesz orzeczenia sądu. Mam nadzieję, że tym krótkim wstępem przekonałem Cię, że warto założyć i posiadać konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Teraz pokażę Ci, jak to zrobić. Do Krajowego Rejestru Zadłużonych możesz wejść na jeden z czterech sposobów. Przyznasz, że to całkiem dużo możliwości. Do utworzenia konta i zalogowania w systemie możesz użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, bankowości elektronicznej albo profilu zaufanego. W przypadku większości osób, prawdopodobnie także w Twoim, najlepszym wyborem będzie profil zaufany. Jest tak, ponieważ podpis elektroniczny nie jest upowszechniony. Podobnie jest w przypadku e-dowodu osobistego, który jest wydawany od marca 2019 roku, a do jego wykorzystania dodatkowo potrzebujesz zewnętrznego czytnika lub telefonu z modułem NFC i dedykowaną aplikacją. Musisz także pamiętać o kodzie PIN do Twojego e-dowodu. Idąc dalej, możesz nie posiadać konta w banku lub nie mieć dostępu do bankowości elektronicznej. Może również zdarzyć się tak, że Twoja bankowość elektroniczna jest zablokowana po ogłoszeniu upadłości. Korzystanie z profilu zaufanego nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, jest darmowe i nie jest blokowane w przypadku ogłoszenia upadłości. Aby używać profilu zaufanego, musisz uzyskać login i hasło do tej usługi, co możesz załatwić podczas jednej wizyty w wybranym urzędzie, gdzie zostanie potwierdzona Twoja tożsamość na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Dostęp do profilu zaufanego możesz uzyskać także przebywając za granicą. W opisie filmu zamieszczam link do oficjalnej wyszukiwarki urzędów, w których możesz uzyskać dostęp do profilu zaufanego. Jeżeli już posiadasz dostęp do profilu zaufanego, czyli login, to jest nazwę użytkownika i hasło, to możesz zalogować się do Krajowego Rejestru Zadłużonych na stronie internetowej prs.ms.gov.pl/KRZ. W tym miejscu oddaję głos twórcom Krajowego Rejestru Zadłużonych, którzy stworzyli film instruktażowy do logowania, lecz z nieznanych mi przyczyn nie umieścili go bezpośrednio na stronie internetowej, która służy do zalogowania do systemu, co moim zdaniem byłoby bardzo dużym ułatwieniem. W prawym górnym rogu okna wybierz zaloguj w celu zalogowania się do systemu.
Zaloguj się przy pomocy krajowego węzła identyfikacji elektronicznej. Wybierz metodę logowania, profil zaufany. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, którym zalogujesz się do profilu zaufanego. Wpisz hasło, a następnie wybierz zaloguj się. Udana autoryzacja skutkuje przejściem do modułu tożsamość. Wpisz nazwę użytkownika, którą będziesz posługiwał się w systemie. Wpisz adres poczty elektronicznej, na który wysyłane będą wiadomości e-mail z modułu tożsamość. Zaktualizuj informacje o koncie wybierając przycisk zatwierdź. Wprowadź dwukrotnie hasło spełniające wymagania modułu tożsamość. Potwierdź ustawienie hasła do konta wybierając przycisk zatwierdź. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dla użytkowników, a następnie wybierz akceptuj. Odrzucenie klauzuli spowoduje brak możliwości założenia konta. Udana autoryzacja skutkuje przejściem do portalu aplikacyjnego systemu KRZ. Gratuluję. Od tej pory jesteś w posiadaniu konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W opisie zamieszczam link do przygotowanych przez twórców KRZ filmów instruktażowych do innych sposobów logowania, czyli poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny, e-dowód czy bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu w pierwszej kolejności polecam Ci sprawdzenie Twojego numeru identyfikatora w systemie KRZ. Identyfikator znajdziesz klikając w Twoje nazwisko i imię w prawym górnym rogu ekranu. Jeżeli jesteś upadłym w upadłości konsumenckiej, to koniecznie podaj numer identyfikatora Twojemu syndykowi. Syndyk uzupełni Twoje dane w aktach sprawy i w ten sposób uzyskasz do niej dostęp. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swój problem, to czekam na Twój komentarz. Będzie on inspiracją do stworzenia kolejnego materiału. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia.